Post-postapo. Siódma tygodniówka. Dzienniki szperacza. Nasz przyjaciel odnalazł odpowiedź na temat bitwy, którą zastał i teraz podejmuje decyzję, co z tą wiedzą zrobić. Wiecie, że to już siódmy tydzień? Gdy przesłuchacie do końca, będzie to już mój 50. dzień pisania i nagrywania dla was. Fakt, że słuchacie do końca, daje mi dużo satysfakcji. Cieszę się, że tu jesteście. Jak tylko dobiję do 60. dnia, przygotuję specjalną godzinną paczkę. A tymczasem prośba na ten tydzień. Może wrzucicie linkę do tego filmu na grupie znajomych lub ludzi, z którymi gracie. Może w ten sposób znajdziecie też fanów postapokaliptycznych historii. Trzymajcie się. Miłego słuchania. Spoglądam na przebijające się słońce, które co jakiś czas rzuca snop światła. Używam kompasu, by utrzymać jeden kierunek. Spoglądam pod nogi, przed siebie, za siebie, w górę i na kompas. Znalazłem długi pręt. Wbijam go przed siebie, by sprawdzić, czy tam, gdzie idę, nie utopię się. Słyszę eksplozję, po mojej prawej kucam i oczekuję. Cisza. A jednak krzyk jednej osoby. To pewnie była mina. Cholera, jeszcze by tego brakowało. Wędrujące stada dronów, których celem jest zapełnienie wyznaczonego obszaru minami przeciwpiechotnymi, automatyczne fabryki o bezdennych magazynach, produkujące przez dziesięciolecia przestarzałe narzędzia śmierci. I teraz ja. Na dawnym jeziorze, przeobrażonym w bagno dawnej bitwy, które też zostały wyznaczone na zaminowanie. Przekradam się, słysząc innych nieudane próby. Czarny dym mnie ukrywa, ale jednocześnie staje się pułapką. Przez tą ostatnią eksplozję skupiam się bardziej na swoich stopach. Kolejny odpoczynek. Rozglądam się, niespokojny. Sprawdzam zużycie filtrów i tylko czasami odkręcam tlen, by dodać mi sił. Bąbelki gazów lub czegoś innego rozpryskuje się mokrym pęknięciem w osmolonej wodzie. Dopiero teraz widzę, co poruszyło dno. Ciała zabitych falują. Ja, niczym rozbitek, trzymam się mojej tratwy. Ogromna istota wyłania się parę kroków ode mnie, pokryta mułem, smołą, ociekającą wodą, która błyszczy w kolorach tęczy na brudnej powierzchni. Góra przesuwa się po powierzchni, toruje sobie drogę. Po chwili zanika w gęstym dymie. Kierunek lepszy niż każdy inny. Czy to była uśpiona maszyna, która otrzymała zadanie do wykonania? Czy może coś zmutowanego, co kiedyś było znanym wszystkim zwierzęciem? Wiem tylko, że ja nie jestem na liście jej zadań. Zaryzykowałem. Użyłem zakupionego haku z liną. Zaczepiłem się czegoś na grzbiecie tej góry, sunącej przez jezioro. Używając beczki, dryfuję za nią. To jest jakieś ubezpieczenie od min, które stoją na mojej drodze. Dym gęstniał. Wokół mnie płaty wody paliły się rozlaną cieczą. Góra sunęła. Nie przejmowała się tym, że zgarnia płomienie, że uruchamia ładunki, które eksplodują, posyłając w powietrze części ciała ludzi, którzy zebrali się wraz z górą. Gdzie zmierzasz, zbłąkany podróżniku? Pokażesz mi drogę do wolności? Czy prowadzisz mnie głębiej do piekła? Nie spoglądaj za siebie, powiedział kiedyś Hades, bo tą, którą kochasz, zostanie w piekle na zawsze. Dochodzimy do jądra zniszczenia, do tego miejsca, w którym to się zaczęło. Mój mroczny przewodnik doprowadził mnie do kolosa, pod którym zniknął bez śladu. Potwór, pod którego się podczepiłem, skarlał w obliczu tego olbrzyma. Tankowiec powietrzny
S-klasy, gigantyczne monstrum, które rozbiło się w tym dawnym jeziorze. Jednostka, która potrafiła dryfować dniami, jak nie miesiącami, po nieboskłonie i tankować setki pojazdów. To ona spowodowała kataklizm tego rejonu. Gęsty dym i mimo upływu, nie wiadomo jak wiele dni, wciąż wypływała ropa z wraku statku, która zasilała niekończącą się czarną mgłę. Jeżeli kiedyś widziałeś tankowce, które pływały po dawnych oceanach, to wyobraź sobie ich starszego brata, który kiedyś przecinał niebo, a teraz dziobem w jeziorze sterczy bezwstydnie. Dochodzę do wniosku, że warty jest ryzyka. Dym ukrywa go tak dobrze, że nikt jeszcze nie pofatygował się o jego przejęcie. A filtrowanie ropy z wody po tylu dniach, miesiącach może być nieopłacalne. Choć kto wie, czy te niekończące się zwłoki dryfujące po tafli to efekt rozbitków, którzy nie mogli się uratować, dusząc się w oparach i paląc jak pochodnie w wodzie, która ich nie gasiła. A może doszło tu już do bitwy o zwłoki giganta, ale jedynym żywym świadkiem został mój tajemniczy przewodnik. Znów rzucam kości, znajduję wejście.